właśnie niedawno wrócili i teraz o tym opowiem. Dobrze. Dobrze. A nie było jakichś innych pojazdów? No nie, znaczy nie było. A, dobrze. Same komunistyczne. I taka była idea? Taka jest idea. Dobrze. Godzinka, dżingiel radiostrady, tak? Ale się zrobiło nastrojowo bardziej dla tego, za sprawą Nancy Wilson oczywiście. Na zegarach 20 minut po godzinie 3. Jest sponsor, wiesz? Radiostrada ma swojego sponsora. Jak chcesz, to jeszcze raz, to daj mi znać, kiedy znajdziesz sponsora, a my jeszcze pogadamy to, dobra? No właśnie, mógłbym powiedzieć Marcin Koczyba i ja zamknąć usta. Ja myślałem, że to za moją sprawą się tak zrobiło, jak to powiedziałeś. Że tak nastrojowo. Człowieku, jak ty się tu zjawiasz, to tu nigdy nie jest nastrojowo. To nastrój jest psuje nastrój, oczywiście. No to ja już pójdę. Ale za to przyprowadziłeś gości, którzy prowadzą przyjemne. Przemiłych gości. Marek Radoszyn Marecki. Dzień dobry. I Wojtek Żaniński Wojciech. Panowie właśnie objechali 11 krajów Europy, zobaczyli kawał świata i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, jakimi pojazdami to zrobili, ale to wy się pochwalcie. No my akurat jechaliśmy, jak już trzeci rok z rzędu, dużym Fiatem i to z przyczepą niewiadów. Widziałem to dzisiaj. Zresztą w tej chwili na dole przed naszą rozgłośnią stoi ten duży Fiat. Jeśli ktoś z Państwa jest w pobliżu, to może szybciutko zobaczyć na naszym parkingu. Bez, ale za to z flagami biało-czerwonymi i nartami na dachu. Myślę, że Grecy pierwszy raz w życiu narty widzieli. A to kiedy ta wyprawa była? No teraz. No oczywiście tydzień temu. Tak. Złombol się nazywa. Dało się gdzieś jeździć na tych nartach? No mówili, że na Olimpię próbowaliśmy wjechać, ale skończyło się to upadkiem. Zeus miał złe dzień. Zeus. Powiedzmy o co chodzi, bo tak naprawdę to po raz szósty ta wyprawa się odbyła. To cel charytatywny jest tej wyprawy, bo jadąc zbieracie pieniądze. Nie do końca tak jest. Cel oczywiście jest charytatywny, jadąc nie zbieramy pieniędzy. Tak, no wcześniej zbieracie, zanim pojedziecie. Polega sprawa na tym, że my zbieramy tak zwanych darczyńców, którzy wpłacają pieniądze bezpośrednio na fundację, która później te pieniądze przekazuje do domów dziecka. I z tych pieniędzy jest generalnie kupowane są rzeczy, których na przykład ministerstwo nie kupuje, czyli odtwarzacze CD, lokówki, cała to ja się nie dziwię, że ministerstwo nie kupuje. Cała gama po prostu gadżetów, które te dzieci potrzebują. Ale oczywiście, że one są rozdawane tutaj przez nas, przez ludzi z fundacji w okolicach 6 grudnia każdego roku. Coś takiego, święto tam jest, barburka. Coś takiego tam coś jest. Sobie jest. Przypominam. Ale powiedzcie mi, bo każdy samochód to jest minimum 1000 zł, tak? Bo tyle płaci ten darczyńca, który umieszcza naklejkę na waszym aucie. Ile było samochodów? W tym roku zgłoszonych było 208 samochodów. No. Ile, przepraszam, samochodów? No. 208. No to 208 samochodów, minimum 1000 zł, były większe datki, więc to się robi z tego zupełnie... Tak, w tym roku już zrobiła się kwota 320 tysięcy. Póki co, bo całe pieniądze cały czas napływają, jeszcze będą pieniądze z 1%. Na zmiarę? I to jedzie taki konwój przez... No, tak by się chyba nie dało, ale to głównie się jeździ tak, że Fiaty jeżdżą z Fiatami, Nyski z Nyskami, Maluchy z Maluchami. Głównie to wynika z tego, że podczas całej wyprawy jest multum awarii. I każdy tam ma jakieś części zamienne i następuje po prostu wymiana tych części. Też polega cała wyprawa na tym, że jest to pewien jakiś sprawdzian życiowy i ludzie sobie też pomagają. Także że już są, powiedzmy, tych trzech edycji ostatnich, są pewne takie klany, które ze sobą jeżdżą. Także sami swoi. Jadą z nami fascynaci starych gratów z całego kraju i zagranicy. Czytam z waszej ulotki. Mogę zobaczyć? Ten Lambo tam się zaplątał, to jest Graz, kto... Nie, przepraszam, nie, wyprzedzaliśmy. Wiem, że tak to wygląda. Zdarza się, że i Lambo pali na jeden cylinder, także... A powiedzcie mi, no bo to są mężczyźni, kobiety, dzieci, wielopokoleniowie. W większości są to oczywiście mężczyźni, są też i kobiety, ale ich jest znacznie mniej. No. Kanapek dużo nie jemy, także wystarczy. Nam akurat wystarczyła jedna na wyjeździe. Zdarzają się również dzieci. Ale to chodzi o tą taką psychoterapeutę kanapkę, tak? Tak, oczywiście. Zdarzają się również dzieci.
W zeszłym roku w naszej załodze jechała z nami również moja córka Ola, którą pozdrawiamy tutaj z anteny. W tym roku ze względu na rok szkolny nie mogliśmy jej zabrać. Wyjazd był we wrześniu. Natomiast Złombol miał najmłodszego uczestnika, co jest trochę niezgodne z regulaminem Złombola, ale został przemycony. Ile miał? Miał dwa latka. To w bagażniku się schował. Powiedzcie mi jeszcze, ile kilometrów zrobiliście i gdzie byliście? Gdzie myśmy nie byli? No, zrobiliśmy w sumie 5,5 tysiąca kilometrów, natomiast do celu z Katowic, bo start jest z Katowic, do celu było 2,5 tysiąca kilometrów, przejeżdżaliśmy przez Słowację, przez Węgry, przez Chorwację, przez Czarnogórę, Albanię i do Grecji na Peloponez, do Archai Olimpii. Jak się sprawuje duży piat w Albanii? No, my Albanię zrobiliśmy właśnie z tą przyczepą, jak całą trasę zresztą. I jako jedyna załoga w ogóle z przyczepą. Mhm. Także wszyscy bili nam pokłony na mecie, że zrobiliśmy to z przyczepą, bo oni tego nie mogli zrobić bez przyczepy. No. Albania jest specyficzna, na przykład kończy się asfalt na autostradzie, zaczyna się szutr. Albo leżą największe na świecie płyty chodnikowe na autostradzie. Tak. Czy drodze szybkiego ruchu. Czyli jakkolwiek sobie pamiątkę w postaci na przykład przycisku do papieru w kształcie bunkra albo popielniczkę w kształcie odwróconego bunkra. Myśmy jechali przez noc, także jedyną, przywieźliśmy taki kamień, który tam nam padł pod auto, to jest jedyne coś, może możemy tutaj zostawić dla was w radiu, jak ma się problem. Martona Rekulesa, do Małopolski. Panowie, czas dobiega końca. Dziękujemy wam bardzo za wizytę. Będziemy w kontakcie i chętnie będziemy informować o waszych kolejnych przedsięwzięciach, bo takich zuchów jak wy to rzeczywiście jest niewiele i ja przyznaję, czapki z głów, szczękę mam gdzieś w okolicach kolan. 200 samochodów, ponad 200 samochodów. I wszystko dojechało na miejsce 160. My również dziękujemy tutaj za zaproszenie do radia. Zapraszamy na naszą stronę www.złombol.eu i prosimy tutaj o 1% podatku na Złombol. Dziękujemy. A kolejna edycja robimy za rok, tak? Za rok. Ale dopiero w styczniu cel będzie podany pierwszy. Warto kupować duże fiaty, maluchy, myski, syrenki? Tarpany. Warto, bo wszystkie zostaną wykupione przez Złombolowiczów na najbliższych latach. Ja tarpana bym. No, był jeden tarpan. Jeden. Jechałbyś sam. No, także, że jak kupisz sobie tarpana, to będziecie w tej grupie. Będziecie klan tarpanów. Dobra, tarpaniki. Ja jestem taki, z wyglądu przypominam tarpana. Bardzo dziękujemy za tę wizytę. Marcin Koszyba, nasi goście. Marek Radoszyn, Wojtek Żaliński. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. No, czujesz?